Izabela Leszczynna, ministresa zdrowia na trwale uśmiechniętego rządu Donalda Tuska, w tym materiale nie tylko zderzyła się z faktami, ale i jej potyczka z językiem angielskim była dla niej bardzo bolesna. Zobaczcie sami. And impartiality, of course. Subskrybuj, polub i skomentuj. Robiąc to, wspierasz nasz kanał i zwiększasz nasze zasięgi. Powiedzmy o szpitalu w Żywcu raz jeszcze. Wielki kapitał zagraniczny doszedł do wniosku, że na ochronie zdrowia w Polsce można robić biznes. Nie, nie można. Wybudował wielki szpital, przeskalowany, absolutnie nieadekwatny do niewielkiego powiatu żywieckiego. Kolejna rzecz, która jest nieprawdziwa i przekazywana opinii publicznej, to kwestia przeszacowania szpitala Żywiec. Szpital Żywiec posiada identyczną liczbę łóżek jak poprzedni szpital powiatowy, więc trudno tu mówić o przeinwestowaniu i przeszacowaniu co do ilości łóżek, jakie posiadamy i zakresu, które wykonujemy. Świadczeniodawca, czyli szpital, ma obowiązek i taki ma kontrakt z NFZ-em, zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańcom powiatu żywieckiego. Internistyczną, chirurgiczną, pediatryczną. To są trzy podstawowe oddziały, które powinny funkcjonować. Tymczasem co robi szpital w Żywcu? Robi procedury kardiochirurgiczne, na które w ogóle nie ma kontraktu, ściąga pacjentów z innych powiatów i robi im ablacje albo wszczepia rozruszniki. To są bardzo drogie procedury, ale on w ogóle nie ma kontraktu na takie procedury. Z tego miejsca chciałam zaapelować do pani minister zdrowia Izabeli Leszczyny, aby nie wprowadzała w błąd opinii publicznej. Chcę zdementować informacje, które zostały w ostatnim czasie przekazane mediom i dotyczące szpitala Żywiec. Szpital Żywiec posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na oddział kardiologiczny, w tym na wykonywanie zabiegów i ablacji, i wszczepiania rozruszniką. Tutaj oczywiście mam przed sobą tą umowę i mam również katalog świadczeń jako załącznik, gdzie wprost są napisane procedury, które szpital może wykonywać. Więc niezrozumiałe jest to, dlaczego po raz kolejny pani minister przedstawia nieprawdziwe informacje dotyczące naszego oddziału kardiologicznego. Independence and impartiality, of course. Repeat, please. And impartiality.